Pan profesor twierdzi, że kulturka, walka laicyzatorów o kulturę zaczęła się już w XVIII wieku i trwa do dziś. Jest realizowana zawsze poprzez państwo, poprzez struktury państwa. Tak, to jest taki fenomen, który rozpoznajemy od czasów rewolucji francuskiej, że z reguły chodzi o narzucone odgórnie właśnie poprzez instrumenty polityki państwowej pewne ideologiczne przekonania albo projekty. I zazwyczaj, jeżeli lud był aktywny w procesie laicyzacji, to jako przeciwnik. Począwszy od Wandei, poprzez tych, którzy protestowali w katolickich częściach Prus przeciwko Kulturkampfowi, poprzez tych, którzy bronili kościołów przed inwentaryzacją we Francji na początku XX wieku, poprzez dzisiejszych obrońców, na przykład prawa do prezentowania tzw. poglądów niepoprawnych politycznie na uczelniach, w tym także polskich.